Zastanawiam się, czy robicie sobie listy książek, które chcecie przeczytać, a jeśli tak, to jak Wam idzie ich realizacja? Cześć, tu Diana z Bardziej Lubię Książki Niż Ludzi i dzisiaj opowiem Wam o 102 książkach, które chciałabym przeczytać. To nie jest żadna lista książek BBC, ani żadna czyjaś inna lista, tylko moja własna, prywatna, osobista lista książek, która chcę przeczytać już od kilku lat, a z jakichś powodów tego nie zrobiłam. Są na niej też takie książki, które w sumie kiedyś czytałam, ale absolutnie nic z nich nie pamiętam i chciałabym sobie to odświeżyć. I oczywiście to nie są wszystkie książki, które chciałabym przeczytać, tylko ich niewielka część. Generalnie doszłam do wniosku, że na miejsce na takiej liście zasługują książki, które już od kilku lat czekają na swoje przeczytanie. Książki też nie są ułożone na tej liście według jakiegoś klucza, po prostu spisywałam je po kolei, tak jak sobie o nich przypominałam. I jestem bardzo ciekawa, ile książek z tej listy Wy przeczytaliście, także piszcie w komentarzach, a ja zaczynam. Idiota Dostojewskiego. Mam wrażenie, że kiedyś go czytałam, ale zupełnie nic z niego nie pamiętam. Szekspir. Chciałabym coś jego przeczytać, a nie tylko wiedzieć, że pisał. Wydaje mi się, że coś czytałam, a żeby było śmieszniej, właśnie w tym momencie na klub książki czytam Otella. Szkarłatna litera. Hrabia Monte Cristo. Ja tę historię uwielbiam, czytałam, ale też bardzo dawno temu i czas ją sobie odświeżyć. Nędznicy. Wojna i pokój. Doktor Żywago, Podróże Gullivera i Alicja w Krainie Czarów. I to są takie książki, które znam, wiem dokładnie, co tam się dzieje, ale kiedy sobie o tym pomyślę, to chyba w sumie nigdy ich w całości nie przeczytałam. Oliver Twist, David Copperfield, Dickensa też bym chciała bardzo nadrobić. Martwe dusze, Głód Hamsuna Knuta, Frankenstein, Dr. Jekyll i Pan Hyde, 80 dni dookoła świata. Przeminęło z wiatrem, to jest książka chyba, która powinna mieć w sumie numer 1 na tej liście, bo próbuję ją przeczytać co najmniej od 10 lat. Duna, Greg Zorba, Droga McCarthy'ego, Bastion Kinga, Terror Dana Simonsa i też Władca Pierścieni. Władca Pierścieni czytałam, ale chyba nie jestem pewna, czy w całości, więc chcę przeczytać na nowo. 100 lat samotności Marqueza, Księga Nocnych Kobiet. Ta książka jest jedną z nowszych na tej liście, ale czytałam o niej same superlatywy i Wy też pisaliście mi bardzo dużo o tej książce, że jest fenomenalna, więc znalazła się na tej liście. Lot nad kukułczym gniazdem, z Wittermanda, Kolor purpury, Narnia. Jeżeli chodzi o Narnię, to też mam przeczucie, że czytałam jako dzieciak, ale też zupełnie nic nie pamiętam. Śniadanie u Tiffany'ego, Proces Kawki. Oczywiście czytałam w szkole, ale chciałabym go przeczytać jeszcze raz jako dorosła osoba i tak samo jest z Rzeźnią numer 5 Vonnegut'a. Nieznośna lekkość bytu Kundery, Traktat o łuskaniu fasoli myśliwskiego, zresztą myśliwski w ogóle jest moim takim czytelniczym wyrzutem sumienia, który muszę nadrobić w końcu, Sklepy cynamonowe i Sanatorium pod Klepsydrą Szulca, Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk, Wstrząsające dzieło kulejącego geniusza, książka, która ma absolutnie świetny tytuł i stoi u mnie już na półce od kilku lat, więc też musiała się znaleźć na tej liście. I tak samo jest też z książką, która ma też świetny tytuł, Zen i sztuka obsługi motocykla. Ptaki ciernistych krzewów, Szogun, opowieść o Japonii, Król szczurów, Na wschód od Edenu, Sapiens, Od zwierząt do bogów Harariego. Ja ją czytałam, ale muszę powtórzyć. Innumeracji, książka, która też czeka w kolejce bardzo, bardzo długo już. Piękno Wszechświata Briana Greena, Ballada o lutniku i to jest chyba książka, która jest taka najnowsza na tej liście, ale jest przepiękna i bardzo bym chciała ją przeczytać, więc pomyślałam, że jak ją tu umieszczę, to będę miała więcej motywacji. Imię Róży, które też oczywiście czytałam nawet kilka razy, ale muszę sobie odświeżyć i przypomnieć. A jak jesteśmy przy Umberto Eco, to też bardzo chciałabym przeczytać jego historię krain i miejsc legendarnych. I Komar, też książka nowsza, ale myślę, że też będę miała motywację, żeby ją przeczytać szybciej. Zachodni kanon, dlatego że chciałam mieć jakąś książkę o książkach. I dlatego też na tej liście znalazła się książka Moja historia czytania Alberto Manuela. Strzelby, zarazki i stal. Pułapki myślenia, to jest książka, którą też chcę przeczytać od kilku lat i dalej tego nie zrobiłam. Na południe od Brazos, Elif Szafak, 40 zasad miłości, bo czas poznać się z tą autorką, Upiór opery, Factfulness, Oskarżam Auschwitz, aż sama jestem zdziwiona, że w sumie jeszcze tej książki nie przeczytałam, Blade Runner, Mytos Freya, Granica zapomnienia, bo słyszałam bardzo dobre rzeczy o tej książce, Ghost in the Shell, o historii nasłuchałam się bardzo dużo, czas na lekturę, Smażone zielone pomidory, Komu bije dzwon Ernesta Hemingwaya, to podobno jego najlepsza powieść, a ja w sumie Hemingwaya to czytałam tylko Stary Człowiek i Morze. O astrologii i sztuce przepowiadania. Jeżeli oglądaliście filmik o kosmicznych książkach, to wiecie, dlaczego ta książka się tutaj znajduje. Geniusz kobiet, no bo kobiety. Człowiek, którego prześladował czas. Znam 13 opowieść tej autorki, którą kocham, więc ta też myślę, że będzie dobra, a książka czeka u mnie na półce już też od kilku lat. Grace i Grace to jest kolejna książka, która czeka od kilku lat na przeczytanie. Bardzo bym chciała obejrzeć serial, ale nie mogę go obejrzeć, bo chcę najpierw przeczytać książkę. Koniec końców nie przeczytałam książki i nie obejrzałam serialu jeszcze. Fikcje Borges. Matka Wszystkich Pytań Solnit, Milczący Zamek Kate Morton, Królestwo za mgłą Zofii Posmysz, też jestem zdziwiona, że jeszcze jej nie przeczytałam.
Człowiek w poszukiwaniu sensu Frankla to jest też taka książka, którą czytałam dawno, dawno temu i którą muszę sobie przypomnieć. Wiek cudów i niespodzianka Harry Potter, bo ja tak naprawdę w sumie nigdy nie przeczytałam wszystkich części w całości. Chyba tylko pierwszą i kawałek drugiej, z tego co pamiętam. Wyznaję Kabrę. Monstruarium Anny Wieczorkiewicz i to też jest bardzo ciekawa historia, dlatego że ja na tę książkę bardzo długo czekałam. Ona, znaczy jej nakład się skończył i w ogóle była nie do kupienia. Rok temu chyba wydawnictwo wznowiło, oczywiście kupiłam natychmiast. Od tej pory stoi u mnie na półce nieprzeczytana. Pogrzebać kajdany, wizjonerzy i buntownicy w walce o zniesienie niewolnictwa, Złodziejka Sary Waters, Gen ukryta historia, Zapiski podglądacza, Inwazja porywaczy ciał, ja uwielbiam nadrabiać takie historie, Jak wynaleźć wszystko, Poławiaczki pereł, 7 lat w Tybecie, ja uwielbiam tę historię, film też bardzo lubię, Czas na książkę, Babel w 20 języków dookoła świata, Krótka historia rozumu, Klub Auschwitz, Piknik na skraju drogi i inne utwory braci Strugackich, 81.1 opowieści z Wysp Owczych, Moja kuzynka Rachela i ta książka będzie w serii butykowej wydawnictwa Albatros, więc bardzo się cieszę. Pszczoły i grą w oddali, dlatego że chciałam mieć jakąś japońską powieść na liście. Kolekcjoner porzuconych dusz, dlatego że też bardzo dobre rzeczy słyszałam o tej książce. Kwiaty dla Algernona, trylogia wspomnienia o przyszłości. Ja przeczytałam pierwszą część, która mnie absolutnie zachwyciła. Utknęłam trochę na drugiej, więc czas nadrobić resztę, ale też muszę wrócić do pierwszej, żeby przeczytać ją jeszcze raz, bo trochę już nie pamiętam. Zaraza, Niewidzialne kobiety, Ukryte siły natury Briana Coxa, Historia życia prywatnego, to jest też taka, to nie jest jedna książka, bo to jest 5 tomów, ale to są takie książki, na które zawsze patrzę, które chciałabym mieć w sumie w domu i które też bardzo chciałabym przeczytać, bo to jest taka historia, która mnie zawsze najbardziej ciekawi, czyli właśnie taka prywatna, ciekawostkowa. Wojna o szczepionki, Uciekaj króliku i na koniec Palacz zwłok. Pamiętam, że na samym początku, jak przyjechałam do Warszawy, obejrzałam film, który zrobił na mnie totalne wrażenie, więc książkę też w końcu muszę poznać. I to wszystko, to jest moja lista 102 książek, które chciałabym przeczytać. Trochę oszukuję, dlatego że tam są też serie, jest Historia życia prywatnego, która ma 5 tomów, mówiłam o Szekspirze, o Dickensie, Harry Potter, więc generalnie tych książek jest trochę więcej, no ale jest 102 pozycje. Piszcie koniecznie, co czytaliście z tej listy, co można by było z niej wyrzucić, albo co jeszcze dodać, chociaż w sumie o to nie powinnam Was prosić. W każdym razie dzięki za obejrzenie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, dawajcie łapki w górę, bo to jest ogromne wsparcie i taka wielka motywacja do tworzenia dalej. I pamiętajcie, że w książkach jest więcej.